Był schyłek lata 1414 roku, kiedy wojska Władysława Jagiełły podjęły szturm na jedną z krzyżackich twierdz. Rozgorzała bitwa, w której użyto armat, katapult i drabin. Szczęk oręża walczących zagłuszały wystrzały armat i hakownic. Załoga krzyżacka broniła się za żarcie, stawiając silny opór wojskom królewskim. Oblężenie twierdzy trwało już ponad 3 tygodnie. W tej sytuacji król Jagiełło przystał na zaproponowane przez legata papieskiego w imieniu krzyżaków warunki rozejmu, który podpisano w 7 dniu października 1414 roku. To tylko jeden z wielu dramatycznych epizodów w 700-letniej historii Brodnicy. Brodnica, jedno z piękniejszych i najstarszych polskich miast, malowniczo położone na Pojezierzu Brodnickim, niegdyś było administracyjnym i kulturalnym centrum historycznego regionu zwanego Ziemią Michałowską. Miasto leżące w historycznej strefie pogranicza polsko-pruskiego od najdawniejszych dziejów było grodem warownym. Tu bowiem rywalizowały ze sobą różne polityczne siły i wojskowe potęgi. Tu też splatały się wspólne interesy książąt mazowieckich, rycerzy zakonu oraz władców Prus. Nazwa miasta wywodzi się prawdopodobnie od brodu, czyli przeprawy przez Drwęce. Zanim jednak powstała Brodnica, znacznie wcześniej tu nad Drwęcą funkcjonował gród kasztelański w Michałowie. Dziś to jedna z dzielnic Brodnicy, wzmiankowane w źródłach historycznych już w 1240 roku. Gród powstał nieprzypadkowo w tym miejscu. Krzyżowały się tu szlaki z Mazowsza na północ, na Pomezanie i dalej do pruskiego Truso. Badania archeologiczne pozwoliły odkryć szczątki umocnień brzegu przystani rzecznej funkcjonującej w Michałowie w XIII wieku, czego najlepszym śladem są odkryte fragmenty konstrukcji przekładkowo-hakowej. Same zaś drewno z pali wyciętych do analiz pozwala uzyskać roczną datę ścięcia drewna, które użyto do budowy tychże konstrukcji. Przyjmuje się je na lata 1228 do 1300. Pod koniec XIII wieku, po jednym z licznych napadów plemion pruskich na Michałowo, gród zostaje zniszczony i centrum osadnicze przenosi się na obszar dzisiejszej Brodnicy. Ziemia Michałowska znalazła się w rękach krzyżaków w roku 1303 jako zastaw za długi księcia kujawskiego Leszka. Kiedy książę nie spłacił należności wobec zakonu, w roku 1317 ziemia przeszła całkowicie w ręce krzyżaków. I wówczas pojawić się miała nazwa grodu – Brodnica. Chociaż wielu historyków zajmujących się dziejami miasta przyjmuje, że jego założenie miało miejsce w roku 1298, kiedy osada otrzymała prawa miejskie. I wtedy cała ziemia chełmińska i michałowska znajdowały się w rękach krzyżaków, którzy obok Michałowa wznieśli warowny gród, będący siedzibą komturii brodnickiej. W pierwszych latach XIV wieku krzyżacy otoczyli miasto potężnymi murami, zbudowali warowny zamek, stanowiący główny człon średniowiecznego układu przestrzennego. Ta okazała warownia składała się z dwóch części: czworobocznego zamku właściwego, otoczonego murami i fosą, oraz przedzamcza, które otoczono także potężnym murem obronnym. Dziś, po dawnej krzyżackiej warowni, ocalała jedynie ta oto potężna 56-metrowej wysokości wieża zamkowa. Znajdujemy się w ruinach zamku krzyżackiego w Brodnicy. Krzyżacy rozpoczęli budowę tego obiektu w 1305 roku. Zakończyli w 1327. W 1331 zamek już był komturio. Przechodził wiele kolei w swojej historii. Był palony, był podtapiany, był oblegany i ostrzeliwany. Jednak wciąż restaurowany, wciąż remontowany, a w XVIII wieku został
rozebrany. W okresie wojen z zakonem Brodnica uważana była za klucz otwierający drogę do całych Prus. Dlatego tak często miasto było oblegane. Po zwycięstwie pod Grunwaldem zamek wraz z miastem poddał się królowi Jagielle, ale na mocy traktatu toruńskiego z 1411 roku ponownie znalazł się w rękach rycerzy zakonu. W 1414 roku Polacy podjęli próbę zdobycia brodnickiej warowni, lecz tym razem bez powodzenia. Ostatecznie we władanie polskie przeszła Brodnica w roku 1479, stając się odtąd siedzibą starostwa. Wśród wielu starostów, którzy obejmowali brodnickie dobra, szczególne miejsce zajmowały kobiety królewskiego rodu. Konstancja, żona Zygmunta III, jego córka Katarzyna, Cecylia Renata, żona króla Władysława IV i Maria Kazimiera, żona Jana III Sobieskiego. Jednak miejsce szczególne wśród starościń grodu zajmowała królewna Anna Wazówna, siostra króla Zygmunta III, władająca starostwem brodnickim w latach 1605-1625. Anna Wazówna, królewna szwedzka, wnuczka Zygmunta Starego i Bony, z energią przystąpiła do sprawowania rządów. Dokonała przebudowy pałacu, wzniesionego w roku 1564 przez starostę królewskiego Rafała Działyńskiego. Starościna Anna na brodnickim dworze gościła często wybitnych uczonych, artystów, pisarzy, których była hojną protektorką. Ja właśnie ubrany jestem w strój urzędnika Anny Wazówny, który administrował jej pałacem, administrował jej wianem. Turyści, którzy zwiedzają pozostałości Zamku Krzyżackiego, mają okazję zwiedzić cztery piwnice. Pierwsza to piwnica, w której Krzyżacy składowywali piwo i sery. A w tej piwnicy skład zakazanej broni. 31 tysięcy sztuk grotów kuszy trzymali Krzyżacy w tej piwnicy. Broń zakazana przez Ojca Świętego używana była przez krzyżaków w Brodnicy od 1405 roku. Wyparła artylerię zamkową. Trzecia piwnica, którą krzyżacy przewrotnie nazwali Szpitalem Trędowatych. Więźniów w tej piwnicy nie wypuszczało się już nigdy na wolność. Jest podanie, że w tejże właśnie piwnicy odbywały się egzekucje kary śmierci prawem wymyślonym przez zakonników krzyżackich, prawem małego miecza. Jeżeli w Toruniu istniało prawo wielkiego miecza i z pnia katowskiego spadała głowa, to tu w Brodnicy tylko dłoń. Śmierć do skazańca przychodziła bardzo powoli. Sądzę, że kilka dni, a kto wie czy nie, tygodni. W kolejnej odrestaurowanej piwnicy zamkowej wystawione są fragmenty kamiennych rzeźb oraz elementy wystroju architektonicznego dawnej krzyżackiej kaplicy zamkowej. Przed kilku laty wystawione w tej piwnicy lapidarium prezentowane było na wystawie w Norymberdze poświęconej pamiątkom ocalałym po zakonie krzyżackim. Wraz z budową warownego zamku krzyżacy wznosili jednocześnie inne, niezbędne inwestycje miejskie. Nieliczne z tych dawnych zabytków przeszłości pozostały do naszych dni, szczycą się metryką z przełomu XIII i XIV wieku. Jak te ocalałe we fragmentach warowne mury obronne, zbudowane w latach 1320-1330. Mury, które w okresie średniowiecza otaczały zamek i miasto. W tym samym czasie powstały bramy miejskie. Jedna z nich to brama helmińska, zwana Kamienną. Nadbudówka nad bramą powstała trochę później, w roku 1370.
W XIX wieku brama chełmińska pełniła rolę więzienia. Później mieściła się w niej waga miejska, a dziś jest siedzibą muzeum. Druga brama, zwana Mazurską, została zniszczona w czasie wojen ze Szwedami. Z dawnej budowli zachowała się tylko wieża bramna. Z miejskiego ratusza, powstałego w końcu XIV wieku, ocalały jedynie fragmenty dawnej gotyckiej budowli. W roku 1631 budynek strawił pożar. Zachowała się jedynie górująca nad rynkiem część szczytu z wieżą zegarową i dzwonami z XVI wieku. Ale jednym z najokazalszych zabytków w Brodnicy, który od czasów średniowiecza przetrwał do naszych dni, jest miejska fara, Nosząca imię świętej Katarzyny. Świątynię zbudowano w latach 1285-1370. To dzieło wyjątkowe. Wspaniały gotyk o bogatej formie z unikalnym dekoracyjnie szczytem. Wnętrze kościoła, trójnawowe, z gwiaździstym sklepieniem w nawie głównej, posiada bogaty wystrój. Ma ono charakter barokowy, z odkrytymi fragmentami polichromii gotyckiej, renesansowej i barokowej. W ołtarzu głównym dominują obrazy patronki parafii świętej Katarzyny oraz Matki Bożej Wniebowziętej. Są również rzeźby świętych. Jeśli chodzi o historię kościoła i parafii, należy wspomnieć datę 1298 rok, datę założenia prawdopodobnie parafii świętej Katarzyny w Brodnicy przez Krzyżaków. Kościół został zbudowany prawdopodobnie razem z Zamkiem Krzyżackim. Cenną kolekcją w murach tego kościoła jest kolekcja 12 apostołów z drugiej połowy XIV wieku, na przestrzeni ostatnich lat poddana gruntownej konserwacji i renowacji przez pracownię w Toruniu. Była to praca bardzo żmudna, bo wieki naniosły kilka warstw malarskich. Trzeba było sięgnąć do pierwotnej polichromii tego obiektu. One są w tej chwili bardzo jaskrawe, ale należy przypuszczać, że gotyk słynął z tego, że miał barwy kontrastowe. Ponadto na murach kościoła w latach 70. odkryto stare freski z okresu XIV wieku, krótko po budowie kościoła. Budowa kościoła trwała mniej więcej 40 lat. Zapoczątkował ją pierwszy oznaczony proboszcz, Polak Jan Sandomierza. Odkryto elementy świadczące, że kościół był konsekrowany. Po raz drugi konsekracja odbyła się po odzyskaniu kościoła z rąk protestantów. Fara to niezwykły zabytek historii Brodnicy. Oryginalna pamiątka 7 stuleci dziejów miasta. Choć zmieniał się w ciągu wieków wystrój wnętrza, korpus świątyni pozostał nietknięty z czasów jej budowy. Fara to modlitwa pokoleń. Gotycka świątynia z kamienia i cegły, zwieńczona legendą, jak karawela płynie przez wzburzone wieki, pisał o świątyni poeta brodnicki Ryszard Przybylski. Wszystkie zabytkowe budowle powstały w najstarszej części miasta, którego układ nie zmienił się od czasów średniowiecza. Ta część miasta, gdzie była przystań dla barek transportujących zboże, zabudowana była śpichlerzami. Wiek
Wiek XVII zburzył okres rozkwitu gospodarczego i kulturalnego Grodu nad Drwęcą. Nastąpił dramatyczny czas wojen polsko-szwedzkich, a po nich wkrótce rozbiory Polski, w wyniku których Brodnica na blisko 150 lat znalazła się w granicach państwa pruskiego. Wówczas to na polecenie króla pruskiego Fryderyka II w roku 1785 rozpoczęto rozbiórkę krzyżackiego zamku. Dopiero w połowie XIX wieku kolejny władca Prus, Fryderyk Wilhelm IV, wstrzymał dewastację zabytku, ale już wtedy ze wspaniałej pokrzyżackiej twierdzy ocalała jedynie monumentalna wieża. Jesteśmy na brodnickim rynku. Rynek ten ma unikalny, trójkątny kształt. Powstał jako poszerzony szlak. Proszę spojrzeć w koło. Ten rynek żyje i dzisiaj, a życie tu się toczyło już od 700 lat. To przecież tutaj starosina brodnicka księżniczka Anna Wazówna witała swego brata, króla Zygmunta III Wazę. Historia 700-letnia Brodnicy i czas obecny przeplatają się w sposób nierozerwalny. My na tej historii budujemy. Historia to nie tylko zabytki, to również ludzie. Ludzie tworzą nowoczesną Brodnicę, miasto się ogromnie, dynamicznie rozwija, stało się ośrodkiem ponadlokalnym, oddziaływuje w promieniu 30 do 40 kilometrów. Przede wszystkim dzięki temu, że ma 8 szkół średnich, jedną wyższą, mianowicie ekonomiczną. Od października będzie więcej oddziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Brodnicy. Oraz dzięki temu, że są tu miejsca pracy. Ta ogromna dynamika, jedna z największych w regionie rozwoju Brodnicy, powoduje, że również miasto nam pięknieje. A turystyka jest to jedna z dziedzin gospodarki, na której budujemy przyszłość. Podobnie jak historia, która pozostawiła miastu w jego 700-letnich dziejach wiele cennych pamiątek, tak i natura hojnie wyposażyła brodnicki gród i okoliczną ziemię w przepiękny krajobraz, urzekający bogactwem jezior i lasów z ciekawą roślinnością i zwierzyną. Ten krajobraz sprawia, że Pojezierze Brodnickie jest jednym z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w Polsce. Szczególne walory przyrodnicze zdecydowały o utworzeniu w latach 80. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego znajduje się 58 jezior, a lasy pokrywają teren parku w 80%. Stuleci przez Brodnicę krzyżowały się drogi wielkiej historii, nierzadko historii trudnej, wciągającej w tryby swych dramatycznych wydarzeń tak miasto, jak i jego mieszkańców. Pomimo tego przeszłość jest nadal żywym składnikiem dla mieszkańców miasta, czego wyrazem są trwające od dłuższego czasu przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu 700-lecia jego dziejów. Uczestniczymy w jednej z prób widowiska historycznego przygotowywanego przez Bractwo Rycerskie. Widowiska nawiązującego do prawdziwych wydarzeń z odległej przeszłości miasta. Znajdujemy się przed Zamkiem Brodnickim. To tu w roku 1414 rozegrał się epilog wojny głodowej, kiedy Jagiełło, oblegając zamki, grudki rycerskie, krzyżaków, zwabiony łatwą obietnicą zdobycia Zamku Brodnickiego, przybył pod te mury i oblegał je blisko przez 3 tygodnie. Pokazujemy w tej chwili jedną z prób Bractwa Rycerskiego Zamku Brodnickiego, które przygotowuje inscenizację historyczną poświęconą tym odległym czasom. Dla mieszkańców Brodnicy turniej rycerski to nie tylko zabawa. To także niecodzienna lekcja historii. Jak inaczej zainteresować współczesnych dziejami swego miasta czy narodu, jeśli nie poprzez ożywienie przeszłości?
przybliżenie jej formie widowiska z odpowiednio dobranymi strojami i historyczną scenografią. To bowiem, co zwykle zalega w gablotach i w magazynach muzeów, staje się wtedy elementem żywej historii, dokumentem wydobytym z archiwum wieków. Wieczorem po występach młodzieży w turnieju rycerskim spacerujemy pięknie oświetlonymi ulicami Brodnicy, nie mogąc oprzeć się zdumieniu, jak wielu mieszkańców miasta chętnie uczestniczy w różnych formach inicjatyw kulturalnych, których istotnym walorem obok wychowania dla przyszłości jest także kształtowanie szacunku dla własnej przeszłości i osiągnięć żyjących na tej ziemi pokoleń. W ten właśnie sposób Brodnica przygotowuje się do jubileuszu 700-lecia swych dziejów, łącząc bogatą tradycję wieków ze współczesnością, kładąc pomost między wielką historią miasta a jego teraźniejszością i przyszłością.